czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Popatrzcie, proszę Państwa, przepiękny widok na Beskid Wyspowy. Przepiękny. Po prawej stronie Lubogoszcz, Lubogoszcz Zachodni. Za nim widać Śnieżnicę. Tu, po naszej lewej stronie, proszę Państwa, masyw Kiczory i Kamionki, na którym byliśmy tak z 5 tygodni temu. I odtąd idzie takie pasmo. Mamy kulminację w postaci Patryi, Lubomir Łysina. A tam pewnie jest gdzieś koło Uklejny Śliwnika. A po naszej drugiej stronie tam widać taki wyłaniający się szczyt. I to jest właśnie nasz kochany Ciecień, na którym byliśmy 2 tygodnie temu. A tutaj po prawej taki niezdarny szczyt dwuwierzchołkowy. To jest właśnie Szczałba. To jest Szczałba, na której też byliśmy nie tak dawno temu. Jak ty wiesz? Masz. Weszliśmy, proszę Państwa, na przysiółek Cyrla, należący do Krzczonowa. A teraz zróbmy zoom na tego, co przeszkadza w opowiadaniu. Czyli Cyrla Krzczonowska. A teraz udaję, że to nie on. Ładnie to tak? Poprzerywał i teraz udaję, że jemy. Pięknie. O, i zobaczcie, tam byliśmy. To jest szczyt, z którego zeszliśmy. To jest Klimas. A to jest Zębolowa. A tam po prawej widać najpierw Golca. A tu jest szczyt Surgowej, na który być może się jeszcze wespniemy dzisiaj. No i co, proszę Państwa? Kolejny szczyt zdobyt, Cyrla, 666 metrów nad poziomem morza, do korony Beskidu Myślenickiego. Au! Proszę Państwa, jesteśmy na szczycie Pawlikowej, 596 metrów nad poziomem morza. Kolejny nasz szczyt zdobyty w masywie Zębolowej, Klimasowej, Golcowej. No, idziemy dalej, schodzimy w dół do kolejnych przysiółków i zastanawiamy się, czy będziemy wchodzić na Surgową. Flisz Karpacki, prawda? Flisz Karpacki. To jest Flisz Karpacki. Na 100%. Akurat jest chyba sztuczna cel. I to się cały czas pracuje, bo jak się o kupie, to słychać, że jest pusta. Tam dalej, czyli odpadnie na skałę. Ale uważasz, że to jest stary kamieniołom, czy? Tak, widać, że to wybierali stąd. Pod budowę domów. Proszę Państwa, Pawlikowa Góra, 596 metrów nad poziomem morza i Cyrla, 666. Dwa szczyty, z których teraz zeszliśmy. I tutaj mamy podejście na Surgową Górę, 536. Przepiękny, proszę Państwa, widok z podejścia na Surgową. Urbania Góra, na której byliśmy, Golec, na którym byliśmy, Klimas, na którym byliśmy, Cyrla Przełęcz, Cyrla Pawlikowa, tu jakieś ognisko i tu droga na Surgową. Chyba się udało, proszę Państwa. Teraz już oficjalnie jestem na szczycie Surgowej. 536 metrów nad poziomem morza. Kolejny szczyt do kolekcji zdobyty. Niestety brak tabliczki,
aczkolwiek szczyt zaliczony. Spodziewałem się tabliczki jakiejkolwiek, ale jak widzicie, nie ma tabliczki. To jest główny wierzchołek Surgowej. Bardzo wydłużony, płaski niemal grzbiet. Grzbiet, który kulminacją kończy się w tym miejscu. Tamten grzbiet idzie tak, żeśmy przyszli. No i tu naokoło, jak widzicie, już droga schodzi w dół. Czyli to jest najwyższy punkt. Czyli to jest najwyższy wierzchołek. Dobra, wracamy. No i proszę Państwa, metodą prób i błędów zeszliśmy, ale do Krzczonowa, pod kościół w Krzczonowie. A będziemy musieli się udać chodnikiem wzdłuż drogi aż do tokarni. Moi drodzy, dotarliśmy do końca naszej pięknej trasy. Wróciliśmy do tokarni, a w tej pięknej trasie wraz ze mną był Paweł. Dzień dobry, a do widzenia. Nie ta część. Piotrek. Mateusz z Grześkiem. Byłem też ja, podróżnik IT. Widzimy się w kolejnych trasach już wkrótce. Na razie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.